Przede wszystkim, znowu Point 7, nasz ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Co my tu mamy? Dlaczego mapa nie chce mi się włączyć, co? A, czekajcie chwilę. Teraz lepiej? Tak. Dobra. Dobra, jesteśmy na 13 poziomie. Ścieżki bezkresnych ścieżek. I zwiedzajmy dalej ten poziom. Adrowy animant, tak. Dobra, stopmy się ładnie. Cofnij się. Przynajmniej go strzel. Okej. Czy podejdzie do nas, czy będzie nas atakował stamtąd? Chyba nie podejdzie do nas. Dobra. No to ruszamy. Okej. Ty się ładnie z nim teraz zespół. Musisz podejść bliżej. Okej. A nasza drużyna i tak już zadaje dobre obrażenia. Głównie pewnie dzięki Edyrowi. Taki jego nowy miecz. W sumie nowy miecz mój również ma bardzo ładne obrażenia. Więc może również dzięki temu. Okej, dobra. Właśnie mam. Od długiego czasu mam tą tarczę. Zapomniałem. Nie wiedziałem co z nią robić, bo Paladynowi nie chcę zabierać tej tarczy, która daje nam aurę wszystkich obron plus 5. Więc myślę, że dam ją niezłomnemu. Okej, jak to się porównuje do... czyli do spiżarni. Odbicie to samo, zmiana 10 wprowadzonych wrogów krytyków na trafienia. Odbicie tarczą plus 8. Okej, troszkę lepsze. To robnięcie i tak małe obrażenia zadaje, więc 8 do 12 na tym poziomie na tym poziomie gry i tak większość tego jest absorbowana przez pancerz, więc nie jest to aż taka strata. Okej. Troszkę krapu. Mam taką ciekawą. Tak. Komnatę. Dobra. Zagrujmy go. Nie, niewiele to dało, ale... Dobra. Chcę otworzyć ogień. Okej. Dobra. Zestrójmy się z nim, powalmy go. Dobra. Jest już dostrojony. Ładnie. Okej. Nic ciekawego. Więcej ich. Dobra. W takim razie cofnijmy się. Ładnie tutaj zmieniamy pozycję. Wszyscy otworzymy ogień. Okej, fajnie. Okej, puszczają nam tutaj pioruny. Ale damy sobie z tym radę. Okej, dobra. Użyjmy magicznego ataku, on przebija odporność. Więc powinien im całkiem dobre obrażenie zadawać. Okej, to nie jest już dostrojony. Puf. Adrowy animant. Okej, to jest animant, więc adrowy, taki jak wcześniej, a troszkę dłużej się zabija niż poprzednio, ale... Ale dobra. A, jeszcze im przywal. Teraz uderzenie magii. Okej, dobra. Z tego... Okej, Paladyn zabił przeciwnika. Dlatego była ta aura leczenia. Tak niezbyt często to się zdarza. Okej, żeby mu przywalić uderzeniem kwasowym. Zacznę krytyczną lancą.
Tak, ale... Tak, to nie zadało zbyt dużych obrażeń. A, bo to było drśnięcie, dlatego. Okej, dobra. Zbierajmy graty. I niech zwiadowca tutaj sprawdzi, czy nie ma jakichś niespodzianek. Okej, to jest chyba... Wyglądają jak część tej... wielkiej kolumn, znaczy wielkiego posągu adrowego. Dziwne mechanizmy są popękane i zdają się, niektóre elementy zostały zdemontowane. Nie wiadomo, jak je uruchomić. Okej. Jak nie wiadomo, to nie wiadomo. Co my tu mamy? Solidny arkebus. Mamy już taki jeden. Okej, co tu mamy? Szmaragd. Okej, mały spoil. Jeżeli oglądaliście teaser, tak to się czyta? Teaser. Pillars of Eternity 2, to wiecie, że ten wielki, gigantyczny posąg, który znajduje się tu w ścieżkach, bezkresnych ścieżkach, ma duże znaczenie dla fabuły dwójki. W każdym razie polecam sobie obejrzeć ten filmik, teaser. Tam jest głównie troszkę Eder się wypowiada. Tak, w dwójce postać będzie ta sama co w jedynce i dużo postaci pobocznych również się powtórzy. Więc to mi się podoba. A Eder to jeden z nas fajniejszych postaci. Więc to mi się podwójnie podoba. Ale okej. Dobra, rytuał pradawnych legend. Wiedzę po streamie. Adrowa skorupa. Coś chyba mieliśmy zebrać. Tak, narzędzie władcy. Związany z Adrą chcą nauczyć się kształtować Adrę do własnych celów. Znalazłem część przetkanego Adrą pancerza animatu przy jednym z niektórych strażników w ruinach. Okej. Okay. Dobra, no to szukamy dalej. Ci ludzie wyglądają ciekawie. Jakby zajmowali pozycje obronne tutaj. Okej. Krytopułapkę, świetnie. Po to właśnie puszczamy cię naprzód. Sporo pułapek. I drzwi. Okej, tej pułapki się nie uda rozbroić. Trudno. Będziemy musieli uważać po prostu na nią. Okej! I aż matka awansowała. Dobra. Czy tu już byliśmy? Byliśmy. Ale zwiedzimy jeszcze ten... Zwiedzimy jeszcze ten poboczny korytarz. Zanim wyjdziemy do tamtych drzwi. Okej, więcej adrowych animantów. Okej, zaatakujmy coś, czemu mamy szansę zadać obrażenia. Podejdźmy tutaj bliżej. Niech wszyscy tutaj podejdą. Dobra. Okej, świetnie. Okej. Użyj drugiego uderzenia. Ten jeden już padł. O, dosyć szybko padają. Dobra. Eder się zajmuje tym gościem. A reszta niech się skupia na pozostałych. Niech atakuje to, co Paladyn atakuje. Okej, ładnie. Aż trzy adrowe animanty. Dobra. Będziemy się po kolei skupiać na każdym z nich. Dobra, dostrojemy się z tym. Okej. To za chwilę padnie. Okej,
Okej, świetnie. Teraz dostrójmy się. Z tym nie mamy skupienia, okej. Teraz już mamy skupienie? Nie, nie mamy. Aż 40 skupienia wymaga. Dobra. W takim razie nekrotyczne lance. Tylko draśnięcie. Postaraj się. Staraj się lepiej, Alot. Okej. Z tym się możemy dostroić. Okej, magiczne pociski. Ładnie. Magiczny atak, jeszcze masz jeden. Okej. Dobra, no to skanujemy pomieszczenie. O, jakiś duch. Chodź, pomóż mi. Duch trzyma ręce tuż nad roztrzaskaną machiną i wygląda tak, jakby chciał szarpnąć za jakąś niewidoczną część. Zaprzyj się tutaj i załatwione. Każde słowo wydaje się brzmiać w twoim myśle chwilę po tym, gdy je słyszysz, w miarę, że jak przypominasz sobie język angwitański. Pociągnij mocno, teraz gotowe. Wgina się do tyłu, ucierając czoło. Te machiny i pomyśleć, jak wiele dusz poczuło ich dotyk, a ile było takich, które same tego chciały. Niszczysz te machiny? Poszłoby sprawniej, gdybyśmy wiedzieli, jakie zaklęcia na nie rzucono. Można z taką samą łatwością zarówno aktywować, jak i zniszczyć. Nie martw się, wiem co robią. Chodź, zaczęli już zamykać wyższe piętra. W takim tempie skończymy jako ostatni. A Doiros zmierza rzucić jakieś zaklęcie na te drzwi. Chce użyć sług od Nuły przeciwko niemu samemu. Drzwi? W tym kamieniu musi się znajdować ze 100 dusz. To bez wątpienia forma kary. Być może ucieszą się na wieść o tym, że od Nuła lamentuje już ze światach. Jakie zaklęcie? Nie możemy całkowicie pozbyć się drzwi, ale możemy zmienić ich przeznaczenie. Chodzi o przysięgę. Skoro słudzy od Nuły przyrzekli, że będą go bronić, to my musimy przyrzec, że go zniszczymy. Mężczyzna obok uśmiecha się szeroko, po czym odwraca się i znika, by za chwilę pojawić się ponownie obok machiny. Okej. Dobra. Zbierajmy złom. Adraban. Okej. Dobra. To po kolei idziemy, powoli idziemy naprzód. To pewnie jeszcze nie wygląda ciekawie. Czy to jest Adra wszystko? Dobra, to zbadajmy jeszcze to pomieszczenie. Okej. Jeden Adrowy gigant. Okej, więcej lamentów słyszałem. Już słyszeliśmy je kiedyś. Okej, dobra, przewróć go. Nim zdąży coś napsocić. Okej, świetnie. Okej, słyszę dalej te lamenty, ale trochę horrorowo brzmią. Znaczy, że dobrze brzmią. Na pewno miały brzmiać niezbyt radośnie. I co my tutaj mamy? Jaskiniowy koral. I skanicka kość. Okej, to wygląda na całkiem sporą komnatę. Stawmy się porządnie. Agro? Okej, tak, są te. Są te duchy. Okej, skupmy się najpierw na nich. Tak, paraliż. Na dzień dobry rzuciła paraliż na wszystkich. Fajnie? Okej. My mamy za to
Uderzenie magii. Okej, jeszcze raz. Możesz go przewrócić. Standardowy, tak. Standardowe wszystkie akcje. Okej, tak, to jeszcze jedna została. Szybko się nią zajmijmy. Zanim jeszcze, dopóki nas znowu nie sparaliżuje. Okej, zniknęła. Spoko. Okej, nie, tutaj się pojawiła tylko. No nie było miłe. Okej. Dobra. Szybko może zajmijmy się nią. Fajnie, dobra. A, i teraz zajmijmy się, dokończmy tego adrowego animanta. Okej. Dobra. Matka trochę oberwała, zdarza się. Just say the word. What? Hey there. I co my tutaj mamy? O, kolejny drowy animat. No, wiecie panowie co robić. I panie. Łatwo dają się przewrócić. Albo po prostu Eder ma bardzo dobry atak. Dobra, może awansujmy matkę, skoro możemy. Dobra, więcej wiedzy. Atletyka może też się przydać. Okej, moce poziomu 6, wzmocniona fala. Neutralizuje mocne aspekty psychiki sprzymierzeńca, po czym wystrzeliwuje je z dużą siłą. Możemy coś innego wziąć? Możemy. Ale czy chcemy? Neutralizuje mocne aspekty psychiki sprzymierzeńca, po czym wystrzeliwuje je z dużą siłą, powodując obrażenie miażdżone powalając każdego w obszarze działania. Okej, skupienie 60. Cel sprzymierzeniec plus promień 5 metrów. Obrażenia... Okej, powalenie przez 11 sekund. To brzmi całkiem spoko. Okej. I talenty. Brutalna reakcja. Wzmacnia siłę mentalnego odwetu enigmatyka, powodując niewielkie obrażenia bazowe przy każdym trafieniu. Okej. Przy każdym trafieniu. Mentalny odwet chronił przeciwko pierwszemu atakowi na umysł. Przeciwko pierwszemu czarowi na umysł działający w trakcie walki. Więc nie wiem, co to ma oznaczać, że przy każdym trafieniu. Okej, tobie miałem chyba dać biegłość w broni. Czy ty już masz? Chyba już masz. To co możemy ci dać? Strzelec? Szybkość przeładowania plus 20%. O, to będzie bardzo fajnie. Myślę, że tak. Myślę, że to się przyda. Garłacz całkiem długo się ładuje, więc sporo czasu możemy na tym zaoszczędzić. Dobra. Ale jeszcze raz, czy ty masz biegłość w broni? Chcę się upewnić. Tak, masz biegłość w broni. Spoko? Chciałem wiedzieć tylko. Dobra, co my tutaj mamy? Więcej drobnych animantów? Tylko duch. No, zaraz sobie z nim pogadamy. Zbrojenie pułapki nie powiadał się. Serio? Okej. Adraban. Tutaj nie ma pułapki? Wygląda to, że nie. Błyszczący fragment Adry. Okej.
chyba wszystko. Okej, dobra, więc możemy wracać na górę. Ale najpierw oczywiście zbadamy resztę podziemia. Mglista krepa postać rozwiewa się, a jej niewyraźna twarz skierowana jest ku podłodze, jakby w głębokim zamyśleniu. Słyszy ciche mamrotanie, jakby rytmiczną modlitwę. Od czasu do czasu duch zdaje się kołysać. A kiedy podchodzisz bliżej, duch unosi głos. Rozpoznajesz znajomy głos z języka gwitańskiego. A nigdy już dusza nie rozbije się o cykl. Wysłuchaj mnie, wielki ojcze. Poprzysięgłam zwalczać twoich wrogów, a najważniejszym z nich jest śmierć. Okej, słuchajmy. Duch błyskawicznie ruchem obraca ku tobie twarz. Na chwilę jego rysy rozmywają się. Następnie zdaje się przybierać oblicze mężczyzny. Wypatruje się w ciebie. Spóźniłeś się. Wybacz, zatrzymano mnie. Duch odwraca się od ciebie. Zaraz tu będą, aby nas pogrążyć, zniweczyć nasze dzieło. Jest niemal za późno. Nasze dzieło? Gdyby wiedzieli, może by zrozumieli. Gdyby słyszeli głos sióstr, na obczyźnie pozostawiają szaleńców, by cierpieli w samotności lub usuwają ich przed oczu. My tymczasem formowaliśmy się niczym wygładzone kamienie. Wypolerowaliśmy nasze cnoty, usuwając słabości. Czyż to nie jest prawe dzieło? Bardziej dobro duszy niż cokolwiek wcześniej. Przesuwa się i po prostu je gotów, unosi dłoń i zdaje się, że widzisz błysk metalu, lecz nie dostrzegasz go ponownie. Umieścili twoje godło na animacie, zaraz obok mojego. Animaty? Zamierzasz się poświęcić? Ludzie wiary pozostaną, a my jesteśmy dziećmi cyklu. Śmierć nie jest napisana. Gdy odchodzisz, duch odwraca się od ciebie wzrok. Choć się oddalasz, wyciąga rękę po kogoś innego, uśmiechając się. Okej, trochę nie rozumiem, o co mu chodzi. Okej, dobra, zwiadowca przodem. Więcej tych lamentów. Okej, tutaj są. Czy mogę im rzucić łaną kulę ognia na... Tak, mogę. Okej, dobra. Zagrywali się. Że ustawmy się w ładną pozycję obronną. Ty uciekaj szybko. Ty ruszcie się. Okej, dobrze. Dobra, to są duchy. Więc promień na nic się nie zda. Okej. Możemy ich zakazać? Możemy. Chociaż mamy małą szansę powodzenia. Dobra, to może strzelamy po prostu. Okej. Okej, możemy na nich krzyknąć pewnie ładnie. Dobra. Tutaj pomożcie Paladynowi. Okej, ładnie wybuchają. Tak, paraliż. To może być problem. Okej, czy możemy się jakoś obronić przed paraliżem? Tak, możemy. To zróbmy to. Znaczy to może być trochę trudna walka. Kiedy co chwilę coś nas będzie paraliżować. Okej, dobra, pomóżmy Paladynowi. Ładnie. Okej. Dobra, ty Eder może złap ją. Zresztą niech pomaga Paladynowi dalej. Okej, dobra. Zmiana planów. Wszyscy bić to coś. Okej, to można odrzucić to swoje zaklęcie na to. Ta, sporo otrzymuje obrażeń, a i tak nie ginie.
Okej, dobra, padło w końcu. Pozbierajmy szczątki. Idziemy dalej. Okej, ciekawy stół. Kolejny duch. Czy powiesz nam coś ciekawego? Stoi przed tobą mglista postać. Od czasu do czasu rozmazane kontury przyjmują kształt przypominający sylwetkę elfa. Mam już tego dosyć. Jak ja to wszystko wytłumaczę? Jakim cudem mamy dać mu to, czego chce? Duch mówi szybkimi seriami mglitańskich słów i kręci głową, jakby odpowiadając na własne pytania. Zabije mnie, zabił już tak wielu. Dlaczego miałby na nich poprzestać? Kto cię zabije? Najwyższy ojciec, władca, odnuła, robił wszystko co w mojej mocy, wszyscy robimy, ale dotarliśmy już do granic naszych możliwości. Czego on chce? Czegoś, czego nie możemy mu dać. Choć płynęło tak dużo czasu, to nadal nie wiemy wszystkiego. A on chce swojego syna, chce, żebyśmy zwrócili mu chłopca, takiego jakim go znał, w całości nietkniętego. Ale ludzie, właściwie ich dusze, nie zawsze pamiętają. Kto zagwarantuje, że chłopiec będzie w ogóle pamiętał, że jest jego synem? Że będzie pamiętał twarz ojca. Ja widziałem, jak matki zapominają swoje dzieci. Kim jesteś? Sprowadził tutaj na dół tak wielu ludzi. Słyszę, jak na górnych piętrach dzieją się straszne rzeczy. Nawet tutaj te konstrukty. Nie jestem w stanie spać. Czasami zastanawiam się, czy pewnego dnia nie obudzę się w ciele jednego z animantów. Czy w ogóle będę o tym wiedział. Czy to nie będzie tak, że pewnego dnia obudzę się jako ślepiec i niemowa? Co tutaj robisz? Ja ukrywam się. Miałem jedną z tych maszyn i nagle nie mogłem oddychać. Myślałem o tym, co zrobiliśmy, o tym, co widzieliśmy i o tym, że nawet małe czyny mogą skaleczyć duszę. Czy moja jest już tak zniszczona? Czy syn odnuły będzie nam wdzięczny, gdy przerwiemy jego odpoczynek? Czy nadal jesteś lojalny wobec odnuły? Oczywiście, jestem oddany sługą. Nie miałem na myśli, proszę, nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby wyrzec się mojej przysięgi. Wiesz, jak mogę przejść przez mówiące drzwi? Znam słowa przysięgi, oczywiście, wymawiamy je codziennie. Jestem sługą odnuły, zaprzysięgłem miecz i duszę przeciw jego wrogom. Oddałem. Okej. Okay. I są jakieś drzwi. Ale wygląda na to, że na razie przez nie przejdziemy. Dobra, no to cofnijmy się. Do tych drzwi. Ciekawe, czy to są te mówiące drzwi. Okej, dobra. Szybki jeszcze awans, niezłomnego. Trochę więcej atletyki i przetrwania. Okej, dobra, i co możemy? Dodatkowe zaklęcie możemy mu dać, jakieś. Ale mamy też inne rzeczy. Zwiększa skuteczność kapłańskiego potępienia, podnosząc celność umiejętności zakazu. Mech, bolesny zakaz. Kapłani potrafi kierować swój gniew poprzez zakaz, wzmacniając atak efektem osłabienia. Okej, to brzmiałoby fajnie. Olbrzymiający blask. Chociaż jego święty blask przywraca mniej sił, kapłani otrzymują premię do wszystkich cech ich ruchu. Okej. Otrzymywane leczenie minus 65%. Moc plus 2, kondycja plus 2, zręczność plus 2, percepcja plus 2. Okej, to brzmi fajnie. Natchniony blask? Święty blask kapłana? Ej! Okej, nie przetłumaczyli jednej... tak. I jednego znaku, okej. Ale dobra. Święty blask kapłana zapewnia sprzymierzeńcu premię do celności. No też spoko. Okej, ciekawe, czy ta premia jest tylko dla kapłana, czy dla wszystkich. Leczenie i tak jest bardzo małe.
Okej, wiecie co? Porównajmy do tego, co jest teraz. Przyjaciel, wytrzymałeś plus 34,5. Okej. Dobra, tak jak wcześniej, przetrwanie i atletyka. Mógłbym też wziąć dodatkowe zaklęcie, ale chyba to wzmocnienie blasku brzmi bardzo fajnie. Przez 13 sekund to trochę mało, ale i tak. Okej, to również wzmocnienie zakazu również chyba wezmę, ale w późniejszej. Później. Dobra. Weźmy ten wyolbrzymiony blask. I przeczytajmy teraz. Przyjaciel, tak, plus 34, a użytkownik, tak. Moc, kondycja, tak, więc tylko na kapłana działa. Ale sporo plem mi daje, więc myślę, że się przyda. Może to są te mówiące drzwi? Pewnie tak, mają jakąś twarz tutaj. Okej, w następnym odcinku spróbujemy przejść przez te drzwi. Cofniemy się również na wyższy poziom. Oddamy te adrowe badziewie tym pajęko coś tam ludziom i zobaczymy, co im z tego przyjdzie. I pewnie zejdziemy na niższy poziom, na 14 już poziom bezkresnych ścieżek. Ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!